Dzisiaj podopieczni Mariusza Pawlaka trenowali na płycie głównej. W piątek przy sportowej zmierzą się z pierwszym w tym sezonie przeciwnikiem GKS-em 1962 Jastrzębie. Trener podczas konferencji zapewniał, że zawodnicy są do rundy wiosennej dobrze przygotowani i zdeterminowani. Po wyciągnięciu oczywiście wniosków z rundy jesiennej, bo wiemy co nam gdzieś tam szwankowało, będziemy troszeczkę innym zespołem, ale przede wszystkim takim, który będzie zdobywał punkty. Zimowa praca była też przede wszystkim pod kątem gdzieś gry w obronie, ale nie tylko, żeby trenować, natomiast zmienić to i myślę, że powinny być tego efekty w tej rundzie. Do rundy wiosennej drużyna przystępuje w odnowionym składzie. Pojawił się w drużynie Mariusz Magiera, który może grać na tej pozycji, nominalny lewy obrońca, ale obdarzony też jest fantastycznym uderzeniem strzałem, co było dla nas bardzo istotne, dla sztabu i mnie osobiście, bo w naszej drużynie brakowało zawodnika, który potrafi tak celnie dośrodkować i skończyć rzut wolny strzałem na bramkę, więc jest to ogromny plus. Marcin Siarczyński jest to też zawodnik doświadczony, z dużym obyciem pierwszoligowym. Widać było w tych sparingach, które zagrał, jakość, spokój, więc patrząc na to, jak trener buduje swoją grę, w jaki sposób ta gra jest prowadzona, uważam, że jest to też bardzo duże wzmocnienie. Szczepan Kogut jest to zawodnik, który bardzo mocno pracuje mentalnie nad sobą. Ma kilka takich braków, które wyszły nam w okresie przygotowawczym. Natomiast jest to zawodnik, który całym sercem walczy i odda wszystko to, co trener sobie zakłada i będzie starał się pomóc zespołowi. I to były takie najbardziej istotne transfery, które należało w tym okresie zrobić. Pierwsze punkty brunetni mogą wywalczyć już 16 marca. Mecz z drużyną z Jastrzębia rozpocznie się o godzinie 16. W historii klubu będzie to czwarte ligowe starcie. Dwa spotkania bełchatowianie przegrali i raz remisowali. GKS 1962 Jastrzębie to lider tabeli po rundzie jesiennej. PGE GKS Bełchatów jest na 8. miejscu. Zapowiada się więc trudne i emocjonujące spotkanie.